Czas na kolejną kolejkę angielskiej Premier League. W tej serii gier jeden taki zdecydowany hit. Chelsea będzie podejmować Manchester United, a więc to będzie pojedynek dwóch takich mocnych menedżerów. Menedżerów naprawdę z mocnym charakterem. Z jednej strony Antonio Conte, z drugiej strony José Mourinho. Oni spotkali się 7 lat temu w Serie A. Wówczas padł zaskakujący remis. Conte prowadził Atalantę. Nikt go jeszcze wtedy nie znał. Mourinho był mistrzem Włoch z Interem. No i teraz to jest mecz też dla obu bardzo ważny, bo ani Chelsea, ani United chyba jeszcze nie pokazali, że są w stanie w tym sezonie odzyskać tytuł mistrzowski. Postawiało się ich w gronie faworytów przed sezonem. Może nie w jednym szeregu z Manchesterem City, ale jednak, ale na razie i United, i The Blues jakoś niespecjalnie potrafili kibiców przekonać. Chociaż chyba większym rozczarowaniem jest United. Mourinho wraca na Stamford Bridge, na stadion, gdzie wszystko tak naprawdę się zaczęło. Już zapomnijmy FC Porto, ale ta jego wielka, wielka giga kariera światowa zaczęła się w Chelsea. Teraz w United nie idzie aż tak dobrze. Trzeba to sobie powiedzieć, że 7-8 miejsce po tylu kolejkach to nie jest to, czego się spodziewano. Tak, zostawiając puchary na boku, bo Liga Europy nikogo tam nie interesuje. To nie jest to, czego się spodziewano. Drużyna przepompowana pieniędzmi, przepompowana gwiazdami, natomiast na boisku, tak jak sami Anglicy mówią, gra jak Stoke, więc nie jest to komplement, bo Stoke nie gra nadzwyczajnie w piłkę. Jestem bardzo ciekaw tego spotkania, bo jeśli United będzie grał tak dalej, to ten mit wielkiego Mourinho będzie coraz bardziej... Może już ta jego filozofia piłki się skończyła. Właśnie sam się nad tym zastanawiałem. Poprzedni sezon był bardzo słaby dla niego. Ten słabo się zaczął. Gdzie jest problem? Czy zmienił się Mourinho? Czy piłkarze już tak w niego nie wierzą? Czy po prostu zbieg okoliczności? Jakiś natłok złych zdarzeń, które równie dobrze mogłyby się nie zdarzyć? Sam nie wiem. Jestem ciekaw, bo trudno uwierzyć, że trener, który był uważany za najlepszego na świecie, nagle zapomniał, o co chodzi w tym wszystkim. On, myślę, że dalej bardzo dobrze wie, o co chodzi, tylko nie do końca może jest tak kompatybilny z zespołem. No tak, ale takie memy, które się pojawiają, gdzie stoi Mourinho, widzi w lustrzanym odbiciu Luisa Van Hala, a nie siebie, już widać, że cierpliwość kibiców, bo to jest jednak obok Realu i Barcelony największy klub na świecie, tak? Który i w Polsce też ma pewnie całą masę kibiców, więc tutaj nie ma miejsca chyba na kolejny rok rozczarowań. Tutaj musi być jakiś tytuł, bo inaczej po raz kolejny... Patrząc w ogóle na ostatnie lata, to wychodzi na to, że David Moyes wcale nie robił jakiejś swojej roboty na Old Trafford, bo ten dorobek jego punktowy był albo zbliżony, albo nawet trochę lepszy od tego, jaki może się pochwalić, mógł się pochwalić Van Gaal, czy potem Mourinho. Wiadomo, że ta cierpliwość musi się kiedyś skończyć. To jest klub o niesamowitym budżecie rocznym, tam przychody zaraz będą sięgały 700 milionów euro. Byli w stanie pobić rekord transferowy, czyli wziąć Pogba. Pogba, wiadomo, niedawno strzelił gola, nie jest to piłkarz, który wyróżniałby się tak naprawdę czymś innym niż fryzurami. Zlatan Ibrahimović dobrze zaczął sezon, ale te ostatnie mecze to już nie jest dokładnie to, co było. No ciekaw jestem. Bo David De Gea uratował im remis z Liverpoolem. Teraz może być podobnie, chociaż Chelsea nie jest tak ofensywnie nastawionym zespołem jak Liverpool. Bo ty powiedziałeś, że Chelsea przed sezonem było uważane za faworyta. Ja tak Chelsea nie postrzegałem. Z drugiego szeregu może jakby. Jakby bardziej wierzyłem w Manchester United niż w Chelsea. Chelsea taka drużyna trochę dla mnie skapcaniała, taka już zakurzona, trochę gdzieś bez świeżej krwi, tak na takim bardzo wysokim poziomie. Natomiast myślałem, że Manchester po tych transferach naprawdę będzie bardzo, bardzo mocny. Chyba był mocny do momentu, gdy nie przegrał derbowego meczu z City i potem tak wszystko siadło. Oni zrozumieli, że to jeszcze chyba nie jest ten poziom. Z Watfordem to już jakby przypieczętowało ten taki marazm. No to może do Manchesteru City teraz. Przejdziemy Manchester City kontra Southampton. Tutaj świetny początek sezonu, bo te 6 wygranych z rzędu to wszyscy się zachwycali. Właśnie już jest cyfra 10. Tak, tak, tak. Mówię tutaj o samej lidze. Tym pressingiem, tym ofensywnym stylem, tym takim głodem gry, ale potem no, absurdalny remis z Celticiem, który teoretycznie gra 3-4 ligi niżej, który wcześniej zebrał oklep od Barcelony 0-7. Porażka z Tottenhamem, ostatnio remis z Evertonem i chyba coś tam się jednak zacięło. Z kolei Southampton to jest zespół też, no wiadomo, nie z ligowego topu, ale zespół solidny, który nie przegrał już
od półtora miesiąca, czy to w Lidze Europy, czy to w Lidze, ale no to jest mecz u siebie, więc City nie może sobie pozwolić, bo już mieli przewagę dość dużą jak na początek sezonu, a wszyscy ich dogonili. Tak, City się trochę zakrztusiło po tym niesamowitym początku, bo pierwsze 10 meczów Guardioli to było 10 zwycięstw i wydawało się, że dziwnie łatwo przyszło Guardioli stworzenie kolejnej maszynki do wygrywania i strzelania goli. No ale teraz widzimy, że problemy są, chociaż chyba nie tak duże jak u konkurencji tak naprawdę. Ta gra cały czas coś tam, może poza meczem z Tottenhamem, ta gra cały czas coś tam rokuje, cały czas obiecuje gole. Nie zawsze to się udaje, czasami są mecze bardziej pechowe, ale myślę, że City jest zdecydowanym faworytem tego spotkania z Southampton. Nawet to, że nie wygrało ostatnio tych trzech meczów z rzędu, tak, o ile się nie mylę, to chyba sprawia, że jest tym większym faworytem Southampton. To po prostu nie jest drużyna, która może tracić punkty w nieskończoność. Raczej to jest taka seria, która musi być szybko ucięta i moim zdaniem będzie. No, jestem ciekaw Guardiola, kilka ostatnich wypowiedzi takich mało dyplomatycznych. Uderzył w Ligę Angielską, tak, jej jakoś. Tak, że już jest przepompowana, że... Że mitem jest intensywność tej Ligi Angielskiej. Że łatwiej na Bundesligę. Tak, więc trochę też sobie utrudnił, podwyższył poprzeczkę, no bo jak się robi zamach na świętość, no to potem trzeba się mierzyć z siłami najwyższymi. Teraz przejdźmy do trzeciego spotkania, Liverpool kontra West Brom. Gdy patrzy się na pewno na liczby Liverpoolu, to może można być pod wrażeniem, bo to jest już zespół powoli, jak mówiliśmy o City, że to maszynka, to na pewno Jurgen Klopp już mocno odcisnął piętno na tym zespole, jeżeli chodzi o przebiegnięte kilometry, liczbę sytuacji. Pod wieloma względami Liverpool jest już najwyżej w tych wszystkich klasyfikacjach. W lidze także nieźle stoją, tylko 2 punkty za czołówką. Gdyby wygrali z Manchesterem, to by dobili do Manchesteru City oraz do Arsenalu. Czekają na tytuł od 90 roku, więc to jest mat czasu dla wielu ludzi młodych. Liverpool wcale nie jest wielkim zespołem, którzy piłkę oglądają jakby w XXI wieku, a przecież to jest jakby drugi najbardziej utytułowany zespół w Anglii. W tym czasie miał Pucharę Europy, więc... No więc może tak, ale jeżeli chodzi o ligę, myślę, że to może być ten przełomowy sezon, o ile się nikt nie potknie. Nie wiem, czy na pewno ten sezon, ale widzę, że Liverpool zmierza w dobrym kierunku i jeśli nie w tym, to w następnym, jak nie w następnym, to za 2 lata ten klub będzie coraz mocniejszy i nie wykluczam, że Jurgena Kloppa może być taką Borussią Dortmund Ligi Angielskiej. Widać tą intensywność, że ten polot. Wiadomo, że Jurgen Klopp to jest trener, który mówi, że jak jego drużyna przebiegnie ponad 125 km, to wtedy jest spokojny wynik. I teraz chyba coraz spokojniejsze o te wyniki może być, bo ta drużyna faktycznie biega, walczy. Pechowo nie wygrała ostatnio z Manchesterem United. Teraz taki mecz, który... To jest typowy średnik. Co prawda ostatnio sporo remisów, ale tutaj też no, nie wyobrażamy sobie pewnie, żeby Liverpool tego spotkania nie wygrał. Tak, tu nawet można się pokusić chyba o zwycięstwo więcej niż jedną bramę. To są nasze typy, a po więcej zapraszamy na betsafe.com.